Narasta agresja polityków Platformy Obywatelskiej. Poseł Tomasz Lenz, znany wcześniej z brutalnego ataku na reportera TVP Info Miłosza Kłeczka, wczoraj posunął się do fizycznego ataku na parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, między innymi na posła Józefa Leśniaka. Inny poseł rządzącej partii, Grzegorz Janik, został napadnięty przed Sejmem przez rozwścieczony tłum, zwołany tam przez posłów Platformy i Nowoczesnej. Kamil Trzaska. To nie był przypadek, a celowa demonstracja siły. Właśnie tak postanowił wyrazić swoją niechęć do posłów Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Lenz z Platformy Obywatelskiej, który jak dziś twierdzi niczego nie pamięta, a posła, którego uderzył w plecy, w ogóle nie zna. Nie przypominam sobie, żebym uderzył kogoś w plecy. Bardzo możliwe, że doszło tam do sytuacji takiej, że w czasie dochodzenia do posła Tarczyńskiego jakaś taka sytuacja miała miejsce. Zarówno poseł Józef Leśniak, jak i inni parlamentarzyści, którzy byli świadkami całego zajścia, mówią wprost. Lenz z premedytacją zaatakował posła PiS. Zostałem uderzony, ja zwróciłem się do pana posła Lenza i z prostym pytaniem, co sprawiło, że zaatakował mnie w tak brutalny i bezwzględny sposób. Nawet nie próbował przepraszać. Tłumaczyłam, idźcie na miejsce, pokazywałam im palcem, proszę was, idźcie na miejsce, prosiłam ich. Niestety byłam przepychana, byłam wypychana i jak podleciał jeden z posłów Platformy Obywatelskiej, pan Tomasz Lenz, to zaczął po prostu szarpać nach kolegów, mnie, bo podleciał i zaczął nas tam szarpać. Szef PO i rzecznik partii utrzymują, że to nie Lenz zaatakował Leśniaka, a poseł Tarczyński z PiS, posłankę Platformy Obywatelskiej. Na nagraniach z sali sejmowej rzeczywiście widać, jak poseł Dominik Tarczyński atakuje, ale telefon Kingi Gajewskiej z PO, która nie po raz pierwszy próbuje nagrywać prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, by wyprowadzić go z równowagi. Wyobraźcie sobie państwo, że ktoś podchodzi i przez 2 lata nagrywa was w miejscu pracy, próbując przekraczać kolejne granice, prowokując. To jest nie do przyjęcia. Na nagraniu z telefonu Kingi Gajewskiej rzeczywiście widać, jak przepycha się do ławy, w której siedzi prezes PiS, cały czas komentując nagranie. A chwilę później, co widać też na drugim nagraniu, jak Dominik Tarczyński zasłania obiektyw telefonu. Mimo to posłanka PO odpycha Tarczyńskiego i dalej filmuje zamieszanie. Dopiero chwilę później poseł PO Tomasz Lenz uderza zupełnie niezwiązanego z całym zajściem posła Leśniaka. To nie pierwszy raz, gdy w Sejmie dochodzi do użycia przemocy wobec posłów rządzącej partii. 16 grudnia ubiegłego roku, w dzień rozpoczęcia przez opozycję puczu i okupacji Sejmu, poseł Platformy Obywatelskiej Paweł Olszewski powalił na ziemię posła PiS Marka Suskiego. Chwilę później cieszył się i chwalił kolegom z partii, jak udało mu się to zrobić. Na ziemię! Ale język siły, którym posługują się posłowie opozycji, nie kończy się na sejmowych korytarzach, a przenosi na ulicę. W nocy po zakończeniu wczorajszego posiedzenia przed Sejmem poseł Prawa i Sprawiedliwości został zaatakowany przez uczestników protestu zorganizowanego przez opozycję. Ci, którzy podbiegali bliżej, to mnie popychali i używali takich słów, ty pisowski, taki, owaki, tego nie da się powtórzyć na antenie i tych słów nie będę powtarzał. I gdyby nie zdecydowane działania policji, chciałem podziękować policjantom, to naprawdę wczoraj bałem się o własne bezpieczeństwo i o swoje życie. Jak mówią eksperci, opozycja zaczyna coraz bardziej dzielić społeczeństwo i napuszczać ludzi przeciw sobie. A to wynik przede wszystkim braku jakichkolwiek merytorycznych argumentów w politycznej debacie o reformach. Wydaje się, że jedynym argumentem nadal opozycji jest to, aby odsunąć PiS od władzy. No i ten język... Taki jak słyszymy, właśnie nie pozostawia złudzeń, że to jest walka już na noże. To jest chwytanie się brzytwy przez tonącego. Równocześnie coraz częściej z ust opozycji padają oskarżenia i groźby rozliczania wszystkich, którzy mają inne zdanie czy krytyczne spojrzenie na działania polityków, głównie PO. A pan, ten sposób występując, panie prezesie Kaczyński, toleruje tych ludzi, którzy łamią prawo, tak jak Błaszczak, zapłacić za to. Podobnie wygląda coraz częściej praca dziennikarzy, którzy nie relacjonują działań opozycji według ich scenariusza.
Tomasz Lenz z PO, który zaatakował w Sejmie posłów PiS, kilka dni temu groził na ulicy dziennikarzowi TVP. Uczestniczy pan w manipulacji i oszukiwaniu Polaków. Bierze pan za to pieniądze. Też pan zostanie rozliczony za to. Tak jak Urban. Skończy pan jak Urban. Rachoń skończy jak Urban. Wszyscy skończycie jak Urban. Kiedy przeprosi pan za brata, który był stalinowskim mordercą? Jak ty, skurwysynu, zmądrzejesz. Chłam z Polski, ty szkodniku, ty wrogu demokracji. Do tego dochodzi sam poziom sejmowej debaty. Z jednej strony argumenty, kolejne projekty ustaw i wezwania do konstruktywnej debaty. Z drugiej... Ty! W ubiegłym roku przeprowadziliśmy dużą nowelizację przepisów postępowania karnego. I co? Co? Trzeba również przeprowadzić nowelizację przepisów postępowania cywilnego. Ale o tym nie jest to ustawa. Kodeks postępowania cywilnego. Bardzo jest systemowy. Kamil Trzaska, TVP Info.